tym. Relius walczy z odwrotnej pozycji. Seferi, normalna pozycja. Współczynnik walk wygranych przed czasem wyższy u Seferiego. No i zobaczymy, czy ta fatalna passa Reliusa będzie dalej trwać. Pierwszego listopada tego roku w Kolumbii, w Kartagenie, przegrał z Kolumbijczykiem Santanderem Silgado w drugiej rundzie. No już się zaczyna bombardowanie. Trafił tam na wątrobę mocno pod prawy łokieć Reliusa. Próba rozbijania gardy Francuza. No, w swoim stylu Seferi zaczyna ten pojedynek. Już przedarł się prawym podłódkowym między rękawice. Wcisnął tamto uderzenie. Dał się zepchnąć do narożnika Relius. Nawet nie próbuje uciekać Relius na środek ringu. No, teraz może. Właściwie pozwolił mu to zrobić Nuri Seferi. Seferi z sześciu walk tylko jedną przegrał przed czasem. Walczył 8 lat temu z Łukaszem Rusiewiczem. W Szwajcarii wygrał na punkty. Walczył z Andrzejem Witkowskim, też w Burgdorf w Szwajcarii. I też wygrał walkę ośmiorundową oraz spotkał się z Muslimem Biarsłanowem, który dwukrotnie walczył z kolei z Dariuszem Michalczewskim. I z nim wygrał w Bernie w Szwajcarii w 2003 roku, albo po trudnym pojedynku wygrał jednogłośnie na punkt. Relius potrzebuje troszkę więcej miejsca. Ale nie zadaje ciosów. Jest trochę tańca, wydłużył dystans, aby nie dać się trafić Seferiemu. Tak kończy się pierwsza runda, przegrana przez Reliusa. Myślę, że o punktacji sędziów w pierwszym starciu zadecyduje ten początek walki. Kiedy to Nuri Seferi zdecydowanie zaatakował i zamknął w narożniku Francuza. Ale to jest pojedynek 10-rundowy. No, dużo tutaj będzie musiał się trener Reliusa, zdaje się, natrudzić, aby zmotywować go do... Bo to nie jest typ twardziela. Pamiętam jego przegrany pojedynek z Filatem Raslanem w 2010 roku, gdzie stawką był pas interim organizacji WBA. No tam nie popisał się Relius. W 2007 roku w Szkocji zmierzył się Francuz z Albertem Sosnowskim. Przegrał z nim przez techniczny knockout w 9 rundzie. To była walka 10-rundowa. No, zaczynał karierę zawodową 11 lat temu w 2002 roku w Cayenne we francuskiej Gujanie, wygrywając na punkty z Kenem Sherpem.
No i teraz w ataku Relius. Schował się za podwójną gardą Nuri Sefeli. Nie przeszły te ciosy. I znów szeroko prawy. Bity przez Reliusa, nie dochodzi celu. Ale nie powinien pajacować, odkrywać się w walce z Seferim, bo albański Tyson może mu sprawić sporo problemów. No teraz odchylony, właściwie wisiał tam gdzieś już nad linami Relius. Nie ułatwiał od zadania Seferiemu. Ale kiedy zrywa się do ataku Nuri Seferi, od razu rośnie atmosfera, słychać wrzawę w tej niewielkiej halce w Hamburgu, gdzie rozgrywane są te walki. Jest długie wyczekiwanie z obu stron, a później jeden z nich próbuje zaatakować, zaskoczyć takim atakiem swojego rywala. Widać, że dużo mniejszy zasięg krąg ma Nuri Seferi, ale temu specjalnie nie przeszkadza, bo był taki moment, kiedy wygrał rywalizację, kiedy jeden i drugi uderzył lewym prostym. Do celu doszedł lewy prosty tego niższego zawodnika z mniejszym zasięgiem, czyli albańskiego Tysona. Nuri Seferi. O, tu nie dał się trafić. Francuski pięściarz Steve Relius, narożnik Seferiego i jego trener Oktay Urkal. Świetny przed laty pięściarz i amatorski, a później zawodowy. Niewiele zabrakło mu do tytułu mistrza świata. A to z kolei Francisco Nazario w narożniku z Reliusem. Trzecie starcie walki rozgrywanej w Hamburgu pomiędzy Nurim Seferiem i Steve'em Reliusem. Przypomnę tylko raz jeszcze, pojedynek 10-rundowy w kategorii junior ciężki. Od czasu do czasu będzie strzelał prawym bezpośrednim Nuri Seferi, bo rywal jest leworęczny. Ostrożny jest teraz Nuri Seferi po tym gwałtownym ataku. To było jak burza z piorunami w pierwszych dwóch minutach tej walki, ale też tam zbyt wiele ciężkich ciosów nie spadło na Reliusa, więc rundę wprawdzie Seferi wygrał, ale większych zysków nie było. Pojedynczymi ciosami albo prawym na dół, albo na górę, a później skończyć taką krótką kombinację lewym sierpowym, tyle że ta ostatnia akcja dobrze pomyślana, gorzej wykonana, prawy na dół doszedł, natomiast lewy sierpowy przestrzelony. Półtorej minuty, niespełna półtorej minuty do końca trzeciej rundy. No, powinien sędzia zwrócić uwagę, bo dosyć nisko już spadł Seferiemu spodenki, pas wysoko ustawiony.
rusza się w ringu zupełnie przyzwoicie, jest Werolius, co z tego, kiedy nie zadaje ciosów. Zdecydowanie za mała aktywność Francuza, chociaż teraz trafił lewym, jakby na przekór tego, temu co mówię. No ale to był pojedynczy cios, tak naprawdę niewiele znaczący. Wyraźnie prowokuje Safariego, aby ten zaatakował, aby mieć okazję do kontry. A teraz Safari mądrze znów zaczyna akcję prawym bezpośrednim i wytrąca wtedy tą kontrującą, oczywiście w zamiarze, lewą rękę Relius. Ale teraz strzelił mocnym lewym, tyle że w gardę Safariego. Za chwilę skończy się kolejne starcie. No, starcie, w którym niewiele się wydarzyło. Dużo było wzajemnego szarowania, oczekiwania na atak rywala. Zobaczmy, tutaj był ten długi, prawy, ale nie poszedł za tym lewy sierpowy. Za chwilę być może będzie kolejna akcja. Nie, tak, to była akcja, w której zaczepił tylko lewym sierpowym atakującego, skaczącego do ataku, można powiedzieć, Steve Aurelius. Ten z brodą to właśnie Oktaj Urkala, to cały czas starając się pobudzić do energicznej postawy w ringu swojego zawodnika Francisco Nazario. Ring fight, runde 4, round 4. I znów wzywa się w hamburskiej sali doping dla Seferiego. Ale szybko odpowiada ciosem za cios. Relius, tyle że oberwał przy okazji dosyć mocno i teraz musi się bronić przy linach. Opuszczone ręce, broni się barkami, z wodami. No i całkiem umiejętnie. Znów jest na środku ringu, bezpieczny. Nie, woli liny. Na linach może się maksymalnie odkryć, może uciec przed tymi sierpowymi bitymi na górę przez kilka centymetrów niższego albańskiego Tysona. Po ciosie, ale już drugi raz tak pośliznął się i po tym mocno zachwiał. No jest Steve Aurelius, ale to on przecież inicjuje tę akcję, to on zadaje ciosy, teraz zadał ich kilka, tylko lewy na górę, również prawy sierpity pod, o, właśnie tak jak teraz pod lewy łokieć po raz kolejny. Ale widać, te ciosy nie robią większego wrażenia na Seferim. Seferi odpowiada. Tak, teraz dobra akcja. Cała seria. Więcej ciosów na korpus przydałoby się w wykonaniu Albańczyka. Denerwuje tymi obronami Seferiego Steve Aurelius. O, świetnie skontrował teraz Aurelius, proszę Państwa. Seferiego nadział się na lewą kontrę. Albańczyk. Trzyma lewą rękę Francuza. Seferi, moim zdaniem, runda dla Steve'a Aurelius'a. Może nam pokaże realizator. To nie ta akcja, chociaż to również
była kontra, ale nie ucierpiał na niej zbyt mocno Seferi, zresztą przeszedł blisko rywala i tam już go próbował bombardować, ale większość tych ciosów jednak trafiała w gardę. Brakuje skuteczności Seferiemu. Z kolei Aurelius miał tu już kilka akcji naprawdę niezłych. Boksując z dystansu, bijąc te swoje kombinacje charakterystyczne dla Mańkuta, a więc prawy, lewy krzyżowy. A kiedy dokładał do tego jeszcze prawy sierbity pod lewy łokieć rywala, to już było całkiem dobrze, potrafił takie akcje ponawiać. Tyle, że to powiedziałbym wszystko w takim skromnym wymiarze, bo przydałoby się w każdej rundzie przynajmniej po kilkanaście takich akcji. Natomiast tak naprawdę można je dzieląc na rundy, a mamy już cztery za sobą, policzyć na palcach jednej ręki. Czasami szuka takich karkołomnych rozwiązań z Aurelius. Zamiast zacząć akcję prawym prostym, jak to robi przez cały czas, to próbuje zacząć akcję prawym podbródkowym. Na szczęście dla niego niezbyt często, bo wtedy rywal mógłby go mocno za to pokarać. Troszkę wyczekiwania na ataki Seferiego, który też jest w tym pojedynku dość oszczędnie boksującym pięściarzem. No i teraz płacz za to cenę, bo pozwolił przejść dosyć bezkarnie do kontrataku Aureliusowi. Aurelius nie zapomina, kiedy widzi, że rywal ma wysoko ustawioną gardę, aby bić na korpus. Kilka sekund do zakończenia piątego starcia. Zbyt szeroko zasygnalizował to uderzenie Aurelius i trafił w gardę, co było do przewidzenia. No to nie była dobra runda. Niewiele się tak naprawdę w niej działo. Ale chociaż to ten jeden atak skuteczny i z dobrym pomysłem, niezłe wykonanie tym panu w okularach to Peter Handl, a co obok niego Jürgen Bremer, nowy mistrz świata organizacji WBA wersji regular. Super czempionem jest Kazach mieszkający w Las Vegas Bejbut Szumanów. Starcie szóste. Nie
nieco więcej oczekiwałem po Seferi. Myślałem, że będzie boksował tak, jak rozpoczynał walkę. To mocno zaatakowany Relius gubi się. To nie jest typ twardziela, który jest w stanie wiele wytrzymać. Natomiast kiedy dostaje sporo miejsca na środku ringu, kiedy nawet zmuszony jest do obrony, ale takiej obrony, w której brakuje ognia, to całkiem dobrze daje sobie z tym wszystkim radę. To właśnie widać w tym pojedynku. Bez ciosów, dopiero teraz te dwie akcje, dwa razy wystrzelił prawym bezpośrednim, jeszcze raz to samo i dodał do tego lewy sierbity pod prawy łokieć rywala. No, zrywa się od czasu do czasu, do takich ataków Nuri Seferi od razu robi się ciekawiej w ringu, poza nim również, bo publiczność zaczyna reagować żywiołowo. Przestrzelił prawym Nuri Seferi, natomiast już widać wyraźnie, że chyba Relius ma naprawdę śliskie buty, bo już nie pierwszy raz wylądował na deskach, ale nie po ciosie. Dziwne obrony pokazuje nam Steve Relius. No a teraz krótki prawy sierpowy Seferiego, dochodzi celu. No i zaczyna się to, co może być jego zgubą. Ja mówię oczywiście o Reliusie. Opuszczone ręce, takie gibanie się w lewo, w prawo. No ale wystarczy, że wpadnie mocny cios. Spadnie na jego szczękę i będzie miał naprawdę poważny problem. No, ale gong pozwala troszkę ochłonąć po tej rundzie, która zaczęła się bezbarwnie, skończyła się ciekawiej. No ale w momencie, kiedy do ataku ruszył Nuri Seferi. Teraz potwierdza się to, że przyparty, chciałby się powiedzieć, do muru, bardziej do lin, miewa jednak problemy Steve Relius. Zresztą słyszymy, jak głośno i zdecydowanie zachowuje się w jego narożniku Francisco Nazario. Proszę Państwa, doping dla mieszkającego w Szwajcarii Albańczyka, który zaczyna od ataku. Ależ teraz, to gdyby doszedł ten lewy sierpowy, dochodzi prawy. Nie wiem co chce przez to osiągnąć, proszę Państwa, Steve Relius. Widocznie chce pokazać, że ma jakiś problem, nie ma ochroniarza na szczękę. Zdaje się, że tak. No panowie tak się zagadali w narożniku. Czy jakaś kontuzja? Zaraz się przekonamy, bo przecież nie słyszymy. Jest rozbity łuk brwiowy. No ale zdążyłby go znokautować w momencie, kiedy sygnalizował sędziemu ringowemu Relius, że jest kontuzjowany. No to spadło na niego kilka ciosów Seferiego. Nie ma chyba ochoty walczyć się, Relius, takie odnoszę wrażenie.
No ale walczyć można. Ale duży, duży bałagan, proszę Państwa. I w ringu widzę wyraźnie zdenerwowany Francisco Nazario. Chyba najchętniej poddałby swego zawodnika, bo nie słucha jego wskazówek. No, znów to samo. Nic się nie zmienia. Znów dyskusję Reliusa. Rzuca się do teraz do walki. No, proszę, już za chwilę jest walka, proszę Państwa. No, to już jest koniec. Tak jest poddany, jest Reliusz zrzucony. No, ale oszalał. Naprawdę. Dlaczego tak się zachowuje? Czyż miał jakieś problemy psychiczne? Tam zrobiło się dosyć nerwowo w obozie Seferiego, bo tam jeszcze jest Jokta Jurkal i jest jeszcze kilka osób, które być może od razu włączyłyby się w awanturę ringową. No jeszcze panowie muszą sobie coś wytłumaczyć. Szkoda, że tak energiczny nie był w trakcie trwania tego pojedynku Ciferelius. Widocznie puściły mu nerwy. Natomiast no, strasznie chciał sobie porozmawiać z sędzią. Zwrócić uwagę, pożalić się. Tyle, że no, obowiązuje zasada jasno sprecyzowana, że w każdym momencie musisz chronić się w ringu sam. Jeżeli nie ma komendy stop break, to rywal może to wykorzystać i niewiele brakowało, by został Steve Ham Aurelius znokautowany. Ale tak się nie stało, walka została przerwana. Przegrywa przez dyskwalifikację Steve Aurelius, wygrywa Nuri Seferi, a więc 34. zwycięstwo albańskiego Tysona, 21. przed czasem. Steve Aurelius przegrywa po raz piąty. I to jest, proszę Państwa, czwarta porażka z rzędu. Przed czasem dwa nokauty, techniczny nokaut i teraz dyskwalifikacja. No fatalnie, fatalnie to wygląda w jego bokserskim CV. Bo nie gwarantuje poważnego widowiska. A przed nami kolejny pojedynek w kategorii junior ciężkiej, Belio Davidaitis. Po krótkiej przerwie.